Cześć! Witam Was na kanale MGSM i zapraszam na niecodzienne porównanie. Niecodzienne, bo cofamy się do 2016 roku. Pamiętacie Hammera Energy? To był taki raczej dość prosty średniaczek, ale z dużym akumulatorem, no i oczywiście z wysoką wytrzymałością, jak na Hammera przystało. Słuchajcie, 2016 rok testowałem ten telefon. Tam na niektóre rzeczy trochę narzekałem, ale sumarycznie byłem z niego zadowolony, bo pewne jego niedociągnięcia, jak chociażby brak NFC, rekompensowała niska cena. Wtedy telefon zadebiutował na Androidzie 6.0, teraz ma 8. No i ma następcę, który nazywa się, ale niespodzianka, Energy 2. Energy 2 cechuje się w zasadzie tym samym, co jego poprzednik, który, co najbardziej zaskakujące, nadal jest w sprzedaży i nadal znajduje nabywców. Słuchajcie, telefon z końca 2016 roku, a on nadal jest kupowany. A wiecie dlaczego? Bo tego typu konstrukcje starzeją się dużo wolniej niż nasze wyczesane, wypasione flagowce. Ale pora już na następcę, pora na uaktualnienie. Ten telefon, nowy model, jest równo o stówkę droższy od tego. 6 kontra 7 stówek bez złotówki. Czy warto tą stówę dołożyć? W zasadzie powinienem Wam od razu powiedzieć, tak, dobra, warto, kupcie ten nowszy model i zakończyć ten film. Ale myślę, że chcecie wiedzieć, czym tak naprawdę te telefony się różnią, no i czy Hammer zrobił postęp. Dlatego zapraszam, oglądajcie to porównanie. Na początek oczywiście parę słów o stylizacji, o budowie tych urządzeń. Konstrukcyjnie w zasadzie jakoś wiele się nie zmieniło, bo wciąż mamy do czynienia z gumową obudową, wodoszczelną oczywiście, wytrzymałam na uderzenia, upadki, zgniatanie i tak dalej, czyli z tym wszystkim, co oferują kamery. Jeżeli chodzi o styl, ocencie sami. Jeden i drugi wyglądają fajnie, przy czym ten starszy proponuję zakupić w wersji z pomarańczowymi aplikacjami, natomiast w tym nowym mamy coś nowego, bo mamy metalowe profile po bokach obudowy. One zapewniają wysoką sztywność tej obudowy. Tego telefonu nie da się zgnieść, nie da się wygiąć. Zresztą podobnie jak starego. Ale tu dodatkowo dochodzi ten jednak metalowy element, który daje takie wrażenie, takie poczucie solidności. Wyświetlacz urósł o pół cala. Niby niedużo, ale jednak powierzchnia robocza w nowym modelu jest zdecydowanie większa. Chociaż tak naprawdę rozdzielczość to nadal HD. No tu mamy pełne HD, tu mamy HD z plusem, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o współczynnik zagęszczenia pikseli, to praktycznie jest identyczny, bo jest 294 kontra 293 ppi. Zero różnicy i ja prawdę mówiąc też nie widzę różnicy, jeżeli chodzi o zachowanie się tych wyświetlaczy w codziennej eksploatacji. Oba mogłyby sprawować się trochę lepiej w słoneczne dni, ale z drugiej strony osłania je gruba szyba, grube szkło, które ma być zdecydowanie wytrzymalsze na stłuczenie niż w typowym smartfonie. Więc jednak tutaj myślę, że cechę tą możemy tym smartfonom wybaczyć. Chociaż tak jak powiedziałem, do pełnej satysfakcji trochę mi tu brakuje. Natomiast nie narzekam na rozdzielczość, reprodukcję barw, ostrość tych ekranów. Tu wszystko jest w jak najlepszym porządku. Poziom minimalnej jasności również jest w porządku w obu modelach. I trochę subiektywnie teraz ocenię, ale wydaje mi się, że wyświetlacz w nowym smartfonie, w Hammerze Energy 2, brudzi się nieco wolniej niż ten w Hammerze Energy sprzed kilku lat. Oba smartfony mają identyczny zestaw złącz. Mają mini jacki, mają porty micro USB ukryte pod gumowymi zaślepkami. Tu kompletnie nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o ergonomię, również według mnie nic się nie zmieniło, bo nowy model, chociaż jest odrobinę, jak widzimy, większy, leży podobnie komfortowo w dłoni, jego się dobrze trzyma. To nie jest telefon, który ma tendencję do uciekania z ręki. To jest telefon, który spokojnie możemy wziąć mokrą, brudną dłonią i nic mu się nie stanie. I to nadal jest bez zmian w nowym modelu. W starym również to było i są to cechy typowe dla Hammerów. Typową cechą Hammerów jest również to, że nie robią nadzwyczajnych zdjęć. Tu w zasadzie mógłbym po prostu powiedzieć, że zdjęcia są jakieś, coś tam widać, coś tam można zrobić i w sumie jest w miarę znośnie. Ale jednak widzę pewną różnicę między starym a nowym modelem. No oczywiście jest progres, nowy model po prostu robi lepsze zdjęcia, przy czym ja nie powiedziałem, że rewelacyjne. Robi przyzwoite zdjęcia, przy czym wiadomo, od telefonu w tej cenie i do takich zastosowań ja nie oczekuję, żeby on był perfekcyjny pod względem fotografii. Dość powiedzieć, że zdjęcia są czytelne, ostre, wyraźne, szczególnie te robione w dzień. W nocy proponuję sobie odpuścić fotografowanie, podobnie zresztą jak nagrywanie filmów.
Nowy model to nie tylko postęp w zakresie zastosowanej technologii, ale też poprawienie niedociągnięć, które cechowały poprzednika. Wielu z Was narzekało na to, że z obudowy Hammera Energy odchodzą gumowe nakładki. Ja tego nie doświadczyłem, chociaż przez moje ręce przewinęło się kilka egzemplarzy tego modelu. Nic się nie działo, ale wiem, że narzekaliście na to i tu producent głosi, że zastosowano zupełnie nową mieszankę gumy, zupełnie nową technikę produkcji i problem w tym nowym modelu Energy 2 już nie będzie występować. Dodatkowo dołożono jeszcze takie trochę szersze odbojniki na narożnikach, które będą chronić wyświetlacz w razie upadku telefonu. I jeszcze uporano się z jednym niedociągnięciem pierwszego Energy, mianowicie brakiem diody powiadomień. W nowym modelu dioda powiadomień już jest tutaj nad wyświetlaczem, czyli również wysłuchano uwag użytkowników i usprawniono to, poprawiono. Poprawiono również brak NFC. W poprzednim modelu w sumie to tak bardzo nie doskwierało, bo jednak to jest telefon sprzed kilku lat i wtedy nasze wymagania były inne, no ale w tej chwili NFC już używamy, chociażby do płacenia zbliżeniowego i przydaje nam się. Więc tutaj jest, a pamiętajmy, to często będzie wybierane jako telefon służbowy, więc funkcja ta może okazać się całkiem użyteczna. W nowym modelu pojawiły się jeszcze dwa elementy, których nie było w pierwszym Energy. Przede wszystkim pojawił się uchwyt do zaczepienia smyczy. A do tego smartfon otrzymał jeszcze dodatkowy, konfigurowalny przycisk na boku obudowy. Klawiszowi temu możemy przypisać dwa różne działania. Do krótkiego naciśnięcia i do dłuższego jego przytrzymania. To Hammery Energy, więc jedna rzecz pozostała niezmienna. Duży akumulator. W obu mamy akumulatory o pojemności 5000 mAh. W obu przypadkach możemy ładować w tempie przyspieszonym, przy czym pamiętajmy, że duży akumulator mimo wszystko, mimo przyspieszenia ładowania, ładuje się nieco dłużej niż taki powiedzmy 3500-4000 mAh w klasycznym smartfonie. Tutaj jednak musimy trochę poczekać. W okolicach 2 godzin jeden i drugi model naładujemy. I jeżeli chodzi o czasy działania, to powiem szczerze, w obu przypadkach są bardzo zbliżone. Jeden i drugi wytrzymuje 3 dni dosyć intensywnego użytkowania w roli podstawowego głównego telefonu. Więc wydaje mi się, że nadal jest całkiem nieźle i tutaj niczego nie pogorszono. Jest tak samo dobrze jak było, a było naprawdę świetnie. Czas leci nieubłaganie, zatem producent musiał poprawić specyfikację tego telefonu. W Energy mieliśmy 4-rdzeniowego Mediateka 6737 z taktowaniem 1,5 GHz, 2 GB RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej. Podczas gdy teraz już mamy Helio A22, 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. No i oczywiście wciąż możemy w tych dwóch telefonach korzystać z karty microSD. Tyle, że do starszego modelu wpakujemy maksymalnie 32 GB, a do nowego spokojnie możemy włożyć 128 GB. Oba modele oczywiście obsługują Dual SIM i zapewniają komfortową rozmowę. Ja nie narzekam na jakość rozmów ani w tym telefonie, ani w tym. Nie zauważyłem żadnych problemów z utrzymaniem zasięgu ani w tym, ani w tym. Oczywiście testowałem je w miejscach o bardzo słabym, bardzo trudnym zasięgu. Były zupełnie ok, sprawdziły się również w nawigacji. Tutaj problemów nie zaobserwowałem. Podobnie ma się rzecz z łącznością Wi-Fi, dwuzakresową podkreślam, i Bluetooth. Tyle, że w starym modelu mamy 4.0, w nowym mamy już 5.0. Jeżeli chodzi o interfejs i platformę systemową. Energy debiutował, tak jak już wcześniej powiedziałem, z Androidem 6. Teraz ma 8, no i chyba na tym koniec. Bo jednak ta konstrukcja ma już swoje lata, ale to, że po drodze dostał dwie duże aktualizacje, świadczy o tym, że jednak producent nie zaniedbuje użytkowników swoich telefonów wbrew obiegowej opinii. Tutaj mamy już Androida 9, czyli Androida Pie, no i nadzieję na 10. W obu modelach mamy surową, czystą postać interfejsu, bez żadnych udziwnień, bez zbędnych dodatków od producenta, bo tak naprawdę jedynym dodatkiem, który tu widzimy w zestawie aplikacji, to jest skrót do aktualizacji systemowej. Reszta jest taka, jaką ją Google stworzyło i ja osobiście bardzo lubię to podejście, bo launcher zawsze można zmienić. Mogę sobie dobrać te aplikacje, których używam, ale tylko te, nie zaśmiecam pamięci. Producent nie wciska mi tu żadnych reklam i tym podobnych rzeczy. Mnie to się bardzo podoba, a pamiętajmy, że są to telefony do pracy, zatem tutaj istotne jest to, że w zasadzie mamy gotowy do pracy telefon od razu po wyciągnięciu z pudełka. Nie musimy go oczyszczać z żadnych śmieci, tylko szybko pobieramy to, co potrzebujemy i pędzimy do działania. Jeżeli chodzi o moc i wydajność, ja na ten stary model nie narzekałem, bo to nie jest kombajn do grania,
To nie jest multimedialny flagowiec, to jest telefon do roboty, do łopaty tak zwany. I w tej roli sprawdzał się naprawdę dobrze. Podstawowy pakiet aplikacji obsługiwał bez problemu, radził sobie z aplikacjami użytkowymi, nie było żadnych przestojów, żadnych przycinek, było po prostu przyzwoicie, chociaż oczywiście nie flagowo, tak na miarę swej ceny. Nowy model jest dokładnie taki sam. To nie jest demon prędkości, ale nie jest to też ślimak. Ten telefon po prostu robi swoje, nie denerwując, nie irytując użytkownika przycinkami. Ot, po prostu działa, ale pamiętajcie, to nie jest telefon do grania i to nie jest maszyna, którą zrobicie wrażenie na kolegach. To jest telefon do pracy. Jak zatem widzicie, czas płynie i co nieco się zmieniło. Który telefon ja bym wybrał? Wiecie co, ja bez wahania dopłacam stówę do nowszego modelu. Nie dlatego, że ten jest zły. Jeżeli ta stówa robi Wam dużą różnicę, no to oczywiście kupcie sobie ten. Będziecie dosyć zadowoleni, ale pamiętajcie, to jest model z 2016 roku, moi kochani. Ale z drugiej strony, to świadczy tylko o tym, jak dobrą konstrukcją był wówczas. Bo on już wówczas nie był topowym smartfonem, nie był flagowcem. On z trudem łapał się do kategorii średniaków, a ja osobiście w tej chwili zaliczam go już do budżetowców. Ale cieszył swoją niesłychaną wytrzymałością i dobrym akumulatorem i myślę, że tylko i wyłącznie dlatego przetrwał w sprzedaży tyle lat i nadal jest chętnie kupowany. Ale tak jak powiedziałem, czas płynie i ja bez wahania dokładam stówę do nowszego modelu, dlatego że mam większy ekran, NFC, nowszą wersję systemu, a nadal tak samo wysoką, legendarną już wręcz wytrzymałość obudowy i duży akumulator. Zatem jeśli w tej chwili stoicie przed wyborem pancerniaka za 600 względnie 700 zł, dołóżcie tą stówę, kupcie nowszy model. Ten przetrwał 4 lata, ale już chyba pora na odpoczynek i następcę. A to, ile ten model przetrwał w sprzedaży, bardzo dobrze rokuje jego następcy, czyli modelowi NRG 2. Moi drodzy, doskonale wiem, że konkluzja tego filmu nie jest niczym odkrywczym. Nowe jest lepsze, chociaż niestety też nieco droższe. Ale mimo tego, że wnioski są oczywiste, postanowiłem nagrać to porównanie, by upewnić Was w przekonaniu, że lepiej kupić następcę, czyli Hammera NRG 2. I w tym miejscu kończymy nasze spotkanie z Hammerami NRG i oczywiście zapraszamy na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.